Hej, hej, hej. Cześć kochani moi, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Natalia. Dzisiaj przychodzę do Was z paczuszką od Martinki z kanału Mari Mari. Na ten kanał Was serdecznie zapraszam, ponieważ Martinka też nagrywa stop pracę w tym roku i ja na przykład bardzo ubolewam nad wyświetleniami u Martinki, bo są strasznie słabe. Więc jeżeli macie chwilkę, to zajrzyjcie, zobaczcie. U Martinki jest rywalizacja, w której ja też brałam udział. Bardzo fajnie wymyślone. Każdy ma taki sam pakiet strapek. Bardzo fajnie się to ogląda, więc naprawdę, naprawdę Was z całego serducha do niej zapraszam. Dodatkowo dostałam dyszkę więcej na czekoladę od Hiaderki. Hiaderka też ma swój kanał, więc też Was do niej serdecznie zapraszam. I moją czekoladą będą te ekstra linie. I dostałam jeszcze na wsparcie od Wicki też dyszkę. No to wzięłam dwa razy super linie. Także bardzo serdecznie dziękuję za wpłaty i za paczuszkę. Weźmiemy się za paczkę, a przy linijkach Wam coś opowiem. Dobra, już rozpakowywuję. Tutaj Martinka wysłała nam taką ozdobę na choinkę z dzwoneczkiem. Bardzo, bardzo fajna, bardzo Ci kochana, dziękuję. Na pewno powieszę to na mojej choineczce. Odkładam po tej stronie. Mamy jeszcze taki fajny długopis cudaczny. Zobaczcie. No słodziek. Także bardzo dziękuję. I karteczkę świąteczną. O, mamy choineczkę, bo już mam takie odrasty, że patrzeć nie mogę. Przepraszam, musiałam się podusić, bo kaszel mnie męczy. Na razie katar mam zatrzymany. I mamy tutaj, słuchajcie, taką przepiękną karteczkę. Wesołych świąt Bożego Narodzenia. Mizerna, cicha stojenka, licha, pełna niebiańskiej chwały. Oto leżący przed nami śpiący w promieniach Jezus Paweł. Rymowanka. O, zobaczcie. I mamy tak, tutaj jeszcze nam Martinka wrzuciła laki 7 i gwiazdeczkę. Bardzo dziękuję, nie trzeba było naprawdę. I tutaj mamy serdeczne życzenia wielu radosnych chwil z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz wszystkiego co najlepsze w każdym dniu nowego roku 2023. Życzę Mari Mari. I jeszcze mamy opłatek na ten. Bardzo serdecznie Ci kochana dziękuję za pamięć. Ogromne serducha dla dziewczyn proszę zostawić w komentarzu dla Martinki, dla Hiaderki i dla Wicki, która wpłaciła dyszkę na wsparcie kanału. Odkładam karteczkę. Ja mam specjalny taki takie pudełko na wszystkie kartki. Jeszcze Wam pokażę. To jest miś. Tamten miś, o którym Wam mówiłam, to bluza przyszła. Ta różowo-czarna, niestety ona była bardzo szeroka. Właśnie w biuście, w ramionach ogromnie wielka była, ale była strasznie krótka, bo sięgała tylko do pępka, więc ja ją odesłałam. Ale jak ktoś lubi misie, to taką serdecznie polecam, bo ona jest naprawdę cieplutka, milutka i też duża. Dobrze, no to bierzemy się za laki 7. Zobaczymy, co nam tutaj Martinka wysłała. Jak będą pustaki, to się niczym nie przejmujemy. W ogóle zapomniałam Wam powiedzieć, że to jest kolejny dzień z dropmasów. Ale to mówię, no tak na szybkości, zobaczcie. Chcę tak szybko, szybko i sami widzicie, jak to wychodzi. Szukamy 14 i 16. A mamy 15 obok i 13 obok. 26 i 11. Tutaj nic. I gwiazdka z numerkiem 44. No, tak mi będzie tu derykało. 11, 18, 2 i 26. A mamy co? 30. Trójeczka. 21. 13. 4. 25 i 17. Jest 18, jest wygrana. 14 i 15. Pod 18 mamy piątka. Także super, bardzo fajna klapka, bardzo Ci kochana, dziękuję. Odkładam i weźmiemy sobie teraz linijki, ale zanim zacznę je dawać, to muszę zrobić małą przerwę, bo mi się i tacie jajka gotują na śniadanie, a jest wcześnie, a muszę Wam zdążyć nagrać to na 9, więc za chwilę wracam. Dobrze, wróciłam do Was z tymi zdrapeczkami, o którymi mówiłam wcześniej. Tutaj mamy numer 38. Zdrapeczki są grane tak bardzo, bardzo losowo. Mam nadzieję, że będziecie wszystko dobrze widzieć i że nie będzie aż tak trząsło, bo ostatnio to... O, no trzęsie. Na to nic nie zrobię. Taki sobie wybrałam stolik. Że jakoś, nie wiem, mało stabilny jest.
kwiatuszek. Dobra, i co jeszcze? Chciałabym wam, najpierw wam powiem tak, że ja musiałam nagrać kilka odcinków na zapas. No wiadomo, jak to jest. Tutaj średnio nie zawsze mam jak, wiecie, możliwość nagrywania. I tak fajnie nagrałam świąteczne odliczanie, bo oczywiście mam to nagrane, że po 13, zamiast wziąć 14, to 14, to powiedziałam 16. I dlatego dzisiaj nagrywam, bo nie umiem liczyć, nie umiem mówić, nie wiem, co ja potrafię, nic nie potrafię. Chyba. I co? No i bardzo wam dziękuję, kurczę, za rozkwitanie kolejnych dwóch paczek w jeden dzień, w tak szybkim tempie. Mówię, no, ja się bardzo cieszę, ja naprawdę mogę drapać, nagrywać te odcineczki dla was, tak? Ja się mega cieszę, bo wiecie, im więcej jest ich, tym więcej na pewno uda się wydrapać dla psiaków, dla kociaków. Czemu mówię, że już starczy, bo wiecie co, ludzie są różni i bardzo nie chciałabym, żeby ktoś potem na mnie najeżdżał, że no, fajnie masz, bo nie za swoje i tak dalej, i tak dalej. No różni są ludzie, tak? I ja się tego boję. Ale dla mnie to żaden problem, naprawdę żaden problem. Kupić więcej, nagrywać więcej, żaden problem. Rolki. Ja tylko liczę, żeby się udało ich jak najwięcej wdrapać. Takie, wiecie, perełeczki, żeby wpadały, trafiały się. To było coś wspaniałego. Aha, okulary. No trochę będzie trząsło, wiecie, bo przesunę, bo nie mam tutaj takiej stabilności. I dlatego trząsę. Staram się to jakoś tak, wiecie, mocniej przyciskać i wolniej ogarniać, ale to nic nie daje, w ogóle nic, kompletnie nie ma sensu. O, widzicie, kwiatek pominęłam. A też wiem, że takie trząchadła, to się nie za miło, nie za fajnie wygląda. Ej, fajnie to wygląda, jakby coś mogło wpaść, no nie? No zobaczcie, bo tu jeden symbol, tu jeden, tu jeden. I co bym wam jeszcze powiedziała? Boże, naprawdę wam mega dziękuję za wasze zaangażowanie. Bardzo, bardzo, bardzo. Jesteście mega wspaniali, że w ogóle, że chcecie plać w nią. To już jest fajne, tak? O, tutaj. I tutaj. Kolejny. Widzicie, będę teraz w Żyrardowie to też nagrał. To tam już nie będzie się trząsło spokojnie. Jeszcze zostaje wam świąteczne do obejrzenia. Zanim pojadę, pazury wymienię, bo to już są okropne. Odrost mam masakryczny. Pofarbowały mi się od pomarańczy. To też jest masakryczny, ale z tym już nic nie zrobię. Dobra, lody. Lody są tu. I tu. O, i tu. Okej. Okay. Księżyc. I tak wam to przyspieszę, żeby to nie trwało nie wiadomo ile. Baloniki mamy i tu, i tu, i tu, i tu. Wiatrak. Mam tutaj i tutaj. Jutro wam wleci odcineczek troszeczkę później. Bo premierkę się zrobię i poczuchę. No i od 16 odcineczka, od 16 grudnia wpada już świąteczne odliczenie. Potem będą wpadały też kartki, no i gwiazdeczka. Mamy słonko tu. Gwiazdeczka, po gwiazdeczce będzie krystal, a po krystalu będą linie. Tak myślę? Dobra. Klucz. Jeden. Wszystko widzicie? No powinniście widzieć. Korona. Patrzcie, jak strolowali. Tak ładnie wyglądało. Po jednym symbolu brakowało. O, widzicie? Jest. Grab. Pokazał się. Dobra, muszę sobie tak to... Nie chcę, żeby wam trząchało, więc brzydko jest zdawane. Klapki nie było. Kości też. Piłka. Nie widzę. Sakwa też nie ma. Tęcza była, ale klapek nie ma. No dobra, mamy jedną linię i pod tą linią, o, i pod tą linią jest dyszka. Także bardzo fajnie. Bardzo się cieszę. Będzie na pomnożenie. Odkładam i biorę drugą. Tutaj celowo nie powiedziałam, od jakiej to wicki. Bo tak. Bo nie wiem, czy ta osoba będzie sobie życzyła, żeby mówić o niej na kanale. Tutaj mamy leżaczek, ale naprawdę bardzo mi miło. Mimo wszystko. Tutaj, tutaj. Więc dzisiejsze drapanko jest jako wsparcie kanału, więc nie mam w to żadnego wkładu. Motylek jest tu i tu. Okej. Okay. Kwiatuszki. Nie widać. Następny mamy. Biedronki też nie widać.
okulary. To jest 26 numerek, a tam był 38, tak? Tak, no, nie wiem, czy mówiłam. W razie czego się będę powtarzać. Jest pięknie na dworzu, jest zima, jest śniegu, kupa. Czekam na pana kuriera. Czekanie na kuriera to raczej, wiecie, bardziej by pasowało do naszej Madziuli. Alicja w Krainie Zakupów, którą serdecznie pozdrawiam, bo zawsze macie na tych kurierów czekała, no ale tym razem, wiecie, przed świętami to i nie nawiedzają. Wczoraj mam sobie w Biedronce. Pokażę wam, jaką bransoletkę mam. Wczoraj byłam się w Biedronce i miałam zakupy, wiecie, ja jestem z tych, które nie biorą żadnego koszyka, tylko ładują wszystko w ręce, a potem jest problem, żeby, nie wiem, ustać, utrzymać. Zaczął telefon dzwonić, ja wiedziałam, że kurier ma przyjechać. No i odłożyłam to na podłogę, otwieram ten telefon, bo tam nie było zapisane żadnego numeru, no i mówię, halo, pan kurier? A on mówi, no tak, no jestem u pani, a ja wcześniej dzwoniłam, czy mogę wyjść do sklepu? On mówi, że z pół godziny mu się zejdzie, no ale to wiadomo, ja jak to ja, mi się schodzi troszeczkę dłużej w tym sklepie. Więc, ale mi się śmiać chce. Ja tak mówię, halo, pan kurier? On mówi, że tak, jestem. I ja dosyć głośno mówię, żeby na pewno mnie wszyscy słyszeli przez ten telefon, więc wszyscy w całej Biedrze mnie słyszeli. Mówię, wie pan co, pan tam weźmie, postawi gdzieś tam na podwórku, a ja zaraz będę w domu, to sobie odbiorę, tam wszystko będzie bezpiecznie, nic tam się nie stanie, pan zostawi. To ja zostawię na schodach. Dobra, dobra, może być na schodach, ja zaraz w domu będę. Ludzie też nie popatrzyli. Wiecie, śniegu dowaliło. Ten śnieg leży, tak? A tu baba mówi, żeby paczkę kłaść na podwórku. No ale no co? Przecież nic się nie stało. Tym bardziej, że woli było. O, no właśnie. Diamencior. Super, super, super. Tak się właśnie zastanawiam, jak to będzie wyglądało z tymi wygranymi. Niech wpadają. Im więcej, tym lepiej. Ciekawe, czy mnie dobrze słyszycie, bo ja tak mówię, niby głośno, niby cicho. Jesteśmy tylko ostatnio w domu. Śniadanko zjedliśmy. Jajka. Bo tak wstałam. I mówię, a może jajka dzisiaj się zje? Od razu gotowałam więcej, no bo to... No, brakuje nam albo lotu, albo rowerów, albo czapki. Mamy popcorn. O. I tutaj ostatnie dwa symbole. Arbuza te alimenty. No to arbuza nie mam. I tęcza jest tutaj. I tutaj, czyli lista jest pusta. Tu mamy A, tu mamy Y. Pustaczek. Poczekajcie, pokażę wam bransoletkę. To jest takie pudełeczko, pojemniczek ozdobny i ona wygląda, no miał być błysk, czekajcie, miał być błysk, więc błysk będzie, zobaczcie, no przepiękne, cudo, o Boże, Boże, o, trzyma się, widać, piękna, mi się podoba. Jej też się na pewno spodoba. I teraz tak zwana moja czekoladka od Hiaderki. Także jeszcze raz zachęcam was bardzo cieplutko do zajrzenia na jej kanał. Hiaderka też stawia filmiki z rapmasy, tak? Więc wpadajcie, oglądajcie. Wbijajcie subiki, łapeczki, komentarze. Będzie jej na pewno bardzo, bardzo miło. Tak samo jak do Martinki. I tutaj jest numerek 19. No słuchajcie, takie dostałam, takie mam. Także za taką czekoladkę bardzo dziękuję. Przynajmniej wiecie, można coś tam dla przyjemności, dla relaksu. Coś tam drapnąć, pogadać troszeczkę. I no fajnie, fajnie, kurczę, fajnie. Cieszę się, że będzie więcej tego. Tych zrapeczek, to już będzie tyle sztuk, że nawet nie zliczę. I no fajnie, pociągnie. Ja też myślałam, że najdłuższe zrapmasy będą u mnie, ale to już przestanę to nazywać zrapmasami. Niech będą normalnie wpadać jako odcinki. Taka mamy tu. Teraz mamy popcorn. No powiem wam, że tylko to mnie denerwuje, że tutaj... O! Jak ruszę, to wam się będzie trzęsło. Tu i już. Dzwoneczek. Dzwonka wcale nie widzę. To jest co? Wariat. Wiatrak. Cytryna. Już od góry mamy. Jedną. Drugą. Trzecią. Dobra, dobra. I tutaj już nie ma. Tęcza. Jest tu. Okularów nie widzę wcale.
najwyżej się znajdą. Tutaj. Tu, tu, tu. Okej. Chyba już wszystkie gwiazdy wyczaiłam. No i co? Chciałabym wam powiedzieć, że znowu złożyłam zamówienie na Shein. O Boże, kochany. Także wiecie, jak się boicie ryzykować, że coś tam może być nie tak, wiedzcie, że ze zwrotami nie ma problemów. Bo tak jak ja mam tam poziom S3, więc najwyższy, no to dzisiaj wsadzam, jak to się nazywa, paczkę z powrotem do paczkomatu, a jutro mam już pieniążki na koncie, a tak normalnie to ten zwrot, nie wiem nawet ile trwa, ja myślę, że nie wcale nie tak długo. Oni odbiorą i myślę, że od razu odsyłają. No i słuchajcie, no miałam kupon rabatowy, miałam też punkty, mogłam je wykorzystać i wyszło także taki długi kardigan, taki no, ja wiem, do ud, do połowy uda, może nawet dłuższy, to ten kardigan i jeszcze taki sweter kupiłam za 60 zł. I 60 zł, 65 groszy. Więc jakby no nie ma szans, żeby długi kardigan kupić ze 3 dyszki, więc no, to nie jest jakiś, wiecie, nie jest ze mną aż tak źle jeszcze, nie. Wszystko przemyślałam. No bo naprawdę się opłacało. Buty, że mam na obcasie, to już sobie zamówiłam dzisiaj, właśnie ten kurier ma przywieźć. Takie inne buty. Wiecie, zimowe takie, bardziej coś w stylu traperków, coś takiego na śnieg. A balonów nie było? Coś mi były balony, nie strypałam. No właśnie. Tu jest kwiatek. I tutaj leżaczek. Okej. Czapeczka. Tego nie było. Nie, dobra. Jest czapka. Klapki. Okej. Teraz mamy słonika. Nie widzę. Teraz mamy dopiero tą parasolkę. O. Next mamy biedronę. Ja dalej jestem wierną fanką biedrony na TikToku i na YouTubie. Bo świetnie parodiuje Harry'ego Pottera. Ale no naprawdę po mistrzowsku bym powiedziała. Kochani moi, mamy tutaj piłę. Dobra. Jeszcze tu. Na końcu. Wy w telefonie, w ekranie widzicie lepiej niż ja. Bo tu mi się odbija, tu ładnie widać, co jest białe. Korona jest tutaj i jeszcze tu. Ok, i ostatni. Mamy kraba. Krab nam się pokazuje tutaj. No i już. Także się nie udało. HN, ale za taką czekoladkę to ja bardzo dziękuję. Sama sobie ją zresztą wybrałam. Oj. Już przestanę trząchać. Tutaj na 3 sztuki, jedna wygrana, mamy dyszkę pod linijką, także bardzo, bardzo fajnie. A od Martinki na 2 sztuki też jedna nam się trafiła. I to będzie tutaj piąteczka. Piękna kartka od Martinki też jest. O, taka. I jeszcze mam taką ozdobę na choineczkę. Proszę bardzo. I taki superaśny, słodziaśny długopis. Także bardzo wam serdecznie dziękuję za to, że wpadliście obejrzeć, posłuchać. Przepraszam za te, wiecie, trząchania. Jutro mamy premierę. Także trzymajcie mocno kciuki. Do zobaczenia, miłego dzionka. Pa, pa, pa.